Biznes Lubię To to nazwa projektu realizowanego w ramach unijnego programu Młodzież w Działaniu przez Stowarzyszenie Masłów Info. Czynnie działają już od 7 lat przy tworzeniu lokalnej telewizji internetowej. Kolejnym pomysłem stał się portal internetowy. Młodzi, zdolni i z zapałem do działania. Kilka miesięcy pracowali nad portalem lubiebiznes.pl. Mowa o zdolnej, aktywnej młodzieży z gminy Masłów. W projekt Biznes Lubię To zaangażowało się 12 osób w wieku od 14 do 19 lat. Koordynator działań Michał Michta, pracujący również jako dziennikarz w kieleckich mediach, widzi w tych młodych ludziach potencjał. Ja myślę, że z pewnością kilka z tych osób, o ile nawet nie wszyscy, mają już taki zapał do tej pracy, wiedzą jak tworzyć te materiały. Ja z rozmów z nimi wiem, że są zainteresowani tym. To bardzo cieszy naprawdę, zwłaszcza, że no teraz, aby dostać pracę chociażby w tym zawodzie, naprawdę trzeba mieć doświadczenie. Oni to doświadczenie już zdobywają. W ramach projektu Grupa Młodzieży Gimnazjalnej i Licealnej od czerwca rozwija portal internetowy lubiebiznes.pl. Platforma jest poświęcona biznesowi, ekonomii i przedsiębiorczości. Główną ideą przedsięwzięcia jest to, że na turystyce da się zarabiać. Portal na tle innych wyróżnia się prostym, zrozumiałym dla każdego językiem. Nasza strona jest robiona głównie dla młodzieży, dlatego forma jest taka bardziej dla oka, czyli jest tam więcej filmów. Jest kierowany głównie do młodych ludzi, żeby pokazać im, że biznes da się lubić, że strona o biznesie nie są tylko dla osób dorosłych i ma na celu właśnie wytłumaczenie tych trudnych zagadnień związanych właśnie z ekonomią, z biznesem w turystyce. Słownictwo też jest bardziej dla młodzieży, dlatego jest też ciekawe i po prostu zrozumiałe. Młodzi ludzie wzięli udział w specjalnych szkoleniach z dziennikarzami lokalnych mediów, telewizyjnych, radiowych i prasowych. Nie zabrakło również spotkań z ekonomistą, który doradzał, na co zwracać uwagę podczas realizacji materiałów. W ramach projektu odbyły się również wyjazdy. Grupa najpierw pojechała do Ministerstwa Sportu i Turystyki i tam spotkała się z dyrekcją Departamentu Turystyki, które to osoby stanęły przed kamerą i również odpowiadały na pytania uczestników projektu, no a potem wizyty właśnie na Mazurach i w Bieszczadach. Wtedy właśnie grupa realizowała nagrania z przedsiębiorcami, z przedstawicielami na przykład organizacji pozarządowych, które wspierają lokalny biznes. No a taki wyjazd dla grupy, która realizuje projekt, ma oczywiście też znaczenie integracyjne, to jest bardzo ważne. W ciągu 6 miesięcy uczestnicy dowiedzieli się, jak tworzyć artykuły, newsy telewizyjne. Dokładnie poznali również specyfikę pracy dziennikarza. Z dziennikarzami, którymi spotykaliśmy się od czerwca, rozmawialiśmy na tematy głównie związane z dziennikarstwem i od nich właśnie nauczyliśmy się, jak tworzyć własne newsy, jak pisać i jakich błędów nie należy popełniać, ale też jak trzeba zachowywać się przed kamerą. Praca w mediach spodobała się Sylwii, która chciałaby swoją przyszłość związać z dziennikarstwem. Jest to praca bardzo ciekawa, trzeba dużo biegać, być cały czas w biegu, gotowym, mieć dużo pomysłów. Nie wolno tak siedzieć takim smutnym, trzeba mieć naprawdę pomysły i trzeba mieć taką charyzmę, i żeby sobie dobrze radzić w tej pracy. Portal lubiebiznes.pl jest w pełni profesjonalny. Funkcję redaktora naczelnego pełni w nim Marta Gołąbek. Za kontakt z czytelnikami odpowiadają Alicja Jaros i Kinga Krajcarz. Projekt oficjalnie kończy się w grudniu. Portal jednak pozostanie, tak jak i chęć tych młodych ludzi, aby rozwijać go dalej.